Hej, ty nie wiesz co? Widziałem przed chwilą? Marokańskiego komara. W każdym razie tutaj nasz kierowca zatrzymał się na poboczu po to, abyśmy mogli zobaczyć sobie po prostu wielbłądy. Zobaczcie sobie tutaj. Typowy, lokalny, marokański park, bym powiedział, w którym sobie możecie przejść na drugą stronę i zobaczyć kilka ciekawych rzeczy. Co to w ogóle jest? Hello. Hello. What is it, sir? Do you make everything? It's my factory. O, your factory. Tutaj sobie właśnie produkują różnego rodzaju rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Okay. Kolega ma tutaj 20 zł, widziałem. Dzień dobry. If you give us a good deal, we buy two. Hello. Salam alaikum. Salam alaikum. Jak wyglądam? Powiedzcie mi. Dobrze? Teraz wygląda jak typowy szejk. What's the best price? Because that's too much for us. We don't have that much money. You ask for a price, we pay the price. We can pay maximum 10 euro for two. We don't have money. No, no, take your money. No. 15 euro for two. That's what we can do. Excuse me, I tell you 25 for one. You say 15 for one? For two. Yeah. Whoa, no chance. Dobry, witam wszystkich. Kolejnego dnia. Jest 6 rano. Zaraz wstajemy, będziemy cisnąć na śniadanko. Co prawda jest dopiero o godzinie 8, ale powiem wam szczerze, że jest tutaj dosyć chłodno. Nie wiem, może gdzieś jest 18 stopni w środku, 17. No ciepło nie jest w każdym razie. Ja spałem w całym ubraniu. Taki krótki update. Dobra, idziemy się wymyć, ogolić. Zobaczcie, polar założony. Zastanawia mnie fakt, jak oni tutaj żyją w zimę tak naprawdę. Bo w ogóle kaloryferów nie ma w tym pomieszczeniu. Ciekawe, jak oni tutaj się w ogóle ogrzewają, pewnie jakimiś grzejnikami, no bo przecież tutaj nie jest ciepło, nie? Ja już jestem gotowy, żeby zobaczyć, czy chytry już wstał, bo on lubi sobie pospać. Chytry, wstawaj, nie ma spania na petardzie. Dzień wszystkim, cześć. Dzisiaj jest dzień wyjazdowy, ale jestem wyspany dobrze. Mega. Znalazłem tą miejscóweczkę w ogóle, te kolorowe domki. 2 godziny w drugą stronę w ogóle. Aha, okej, okay. Dobra, no to czyli nie jedziemy tam w każdym razie, nie? Nie da rady. Nie da rady. Ale tam są takie stare miejscowe w tym roku, że nie wiem, czy czasem... Nie wrócimy do nie powrotem. Nie z powrotem. Okay. Naprawdę, tylko to jest grubsza kasa. Grubsza kasa. To jest była ta Sahara. Wow. Tam są takie domki jak z tego z Gwiezdy Wojen. No. Wiesz, co chodzi? Mega jest. Hej, ty wiesz co? Widziałem przed chwilą? Marokańskiego komara. Pokaż ty. Ale czemu? Chodź, pokażę ci. Chodź tutaj. Gdzieś tu lata. A wiesz co jest niezwykłego w tym komarze? No. Że wygląda dokładnie tak jak nasz. Dobra, idziemy do Petrego. Bo siadanko, marokańskie siadanko już jest gotowe, więc idziemy. Wam pokazywałem już wczoraj, jak to wygląda. Ale wygląda to ładnie, tak? Takie siedzonko. Hello, good morning. How are you? Okay. Outside, yes? Outside. Okay, thank you. A może sobie zjemy w środku, okej. Okay. Maybe we'll eat inside, because it's a little bit chilly. Okay. Tutaj macie taki obraz, kominek. Także rodzina jest mega miła, mega pomocna, bym powiedział taka super atmosfera. I jakbyście tutaj chcieli kiedyś przyjechać, zostawimy wam linka pod tym filmem oczywiście, bo naprawdę warto. Słuchajcie, założyłem, że gospodarz ściągnął obuwie swoje przed wejściem na dywan, więc szanując ich kulturę. Zrobiliśmy również to samo. Dokładnie, tak. Bo nie mam takiego zwyczaju, jak jesteśmy gdzieś w gościach, zwłaszcza wyjazdowych, żeby ściągać buty. A tutaj wchodząc na dywan, buty się ściąga. Nie wiem, jaka jest kultura marokańska, więc po prostu zauważyliśmy to i chytry to w sumie zauważył. No i doszliśmy do wniosku, że ściągniemy buty, żeby było po prostu po marokańsku. Tutaj już właśnie nam pan przynosi wszystkie rzeczy. Dokładnie to samo, co wczoraj. Zamówiliśmy sobie to na śniadanko, bo naprawdę to bardzo fajnie smakowało. Więc mamy omlecik, mamy ogóreczka, mamy pomidorka, mamy tutaj dżemik, tutaj mamy miodek, mamy nutellę, no i oczywiście takie serki topione. Nie można by byłoby zapomnieć o marokańskiej herbacie i marokańskim
Ty powiedział chlebku, tak? Więc proszę bardzo, tak to wygląda. Szukran. Thank you. No. I jemy. Thank you. Szukran. 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 Powiemy wam, że podjedliśmy naprawdę mega mocno. Wypełniło z nas śniadanie tak, że prawie nas rozpluło. W każdym razie jeszcze 20 minut i wyjeżdżamy już do Tangeru z powrotem. A dzień mamy dzisiaj taki. Zobaczcie sobie. Dzisiaj jest zdecydowanie więcej chmur. Słoneczko świeci, ale dalej jest przyjemnie, tak? Dobra, moi drodzy, przyszedł czas się pożegnać z naszymi właścicielami przemiłymi. Thank you. Jak to jest? Thank you. Shukran, thank you. And hopefully we'll see you again. Again, inshallah, okay. Thank you very much. Shukran, shukran. Hello, hello, good morning. Także polecamy, aby się tutaj przyjechali, bo warto, naprawdę warto. Po prostu nie mamy słów w ogóle. Gościna tych ludzi tutaj tak przerosła nasze oczekiwania. No nie ma tutaj minusów, poza tym, że mogło być trochę cieplej, nie? Okej, okay, no. Skorzystalibyśmy z basenu, może przenocowali się jeszcze raz. No i przejechali się na przykład na Saharę z 4 godziny stąd, 2 godziny stąd jest wodospad, jest piękne miasteczko, które przypomina widokiem takie stare miasto z Gwiezdnych Wojen. Jest miasto takie kolorowe, pomalowane na biało-niebiesko. No, no cudowne miejsca. Wiejskie więc... to jest coś takiego jak to, tylko że są przepiękne. Weź pokaż taki kolor. Z tym no, czy to akurat nie jest najlepszy przykład, ale, ale w każdym razie Maroko nas bardzo mile zaskoczyło, więc może kiedyś, nie mówimy, że nie, odwiedzimy inną część Maroka, czyli tą południową, gdzie jest Sahara właśnie. Jedziemy teraz już do Tangeru na prom, więc widzimy się na miejscu. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zostawcie lajka pod filmem, komentarz, bo nam to bardzo pomoże. Tego, że po prostu my też jesteśmy mili i uprzejmi dla nich, albo że prowadzimy kanał. Z tym, że tutaj właśnie tata naszego przewodnika zaproponował nam jeszcze zobaczenie kameli. Nie papierosów, tylko kamel to jest wielbłąd. I tak do Marcina mówię, że generalnie chyba w Polsce, nie wiem czy był taki zwyczaj, żeby a jeszcze coś im pokażemy, tylko chcieliby nas pewnie odstawić na szybko i wziąć kolejną grupę, nie? Co wynika z pewnego pędu. A tutaj jest taka sielaneczka, wszystko się wolno dzieje. To jest może fajne, bo mają też dużo czasu dla siebie, dla turystów, po to, żeby się integrować z ludźmi, nie? A dodam jeszcze, co tu chytry powiedział, że to nie jest tak, że on nas zawozi i bierze nowych turystów, bo tak naprawdę oni nie zajmują się turystami, nie przewożą, nie zawożą ich do tego miejsca. To po prostu było zrobione specjalnie dla nas, z czystej życzliwości, po to, żebyśmy mogli u nich zostać, żebyśmy w ogóle mogli ich poznać, tak? A to nie są ludzie, którzy normalnie wożą turystów do swojego miejsca, to po prostu była po prostu czysta życzliwość, tak powiedziałem. W każdym razie tutaj nasz kierowca zatrzymał się na poboczu, po to, abyśmy mogli zobaczyć sobie po prostu wielbłądy. To są takie małe wielbłądy, które tutaj są i one są tutaj pasione po to, aby mleko z nich po prostu sobie wziąć, tak? Więc mega super pomwęba, szczerze atrakcja. Trochę taka, bym powiedział, niespodziewana i mega się z tego cieszymy, że możemy zobaczyć takie małe, co prawda, marokańskie wielbłądy. Tu macie, zobaczcie, troszeczkę większe. Petarda, naprawdę. A tutaj macie sklepik, w którym są sprzedawane wszystkie, bym powiedział, takie wyroby marokańskie. Proszę bardzo, o drobne rzeczy, miód pewnie. No, powiem wam szczerze, typowy taki wiejski sklepik, który jest gdzieś tam usytuowany przy drodze.
jesteśmy już tutaj w Tangerze. Ten miły pan zasugerował, żeby nas po prostu podrzucić na samą górę tego starego miasta, po to, żebyśmy nie musieli wchodzić na górę, tylko sobie zejdziemy z powrotem na prom. Pozwiedzamy sobie stare miasto razem. Mamy piękną pogodę dzisiaj, chociaż nie spodziewaliśmy się tego w ogóle, ponieważ miało dzisiaj być, tak powiem, pochmurnie i miało trochę tam popadać, więc na razie jest... O 13 napadę. Super, o 13, więc tak naprawdę o 13 to już stąd wyjeżdżamy. Ale tak powiedzieliśmy, pojedziemy sobie na górę i wam wszystko pokażemy. Pożegnamy się z panem. Thank you very much and have a good trip. We text to Lee. Watch out for our videos. I hope your channel will develop very good. Shukran. Shukran. Shukran again. Thanks. Bye. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Teraz nas tu opierdolą w pieniędzy, zobaczcie. Jesteśmy na miejscu już tutaj w Tangerze. Idziemy pozwiedzać sobie to stare miasto, które jest naprawdę bardzo piękne. Zobaczcie sobie. Jak zawsze, jak wszystkie stare miasta. Tu macie taki typowy takeaway, a tutaj macie taki lokalny sklepik z kawką, który powstał w 1924 roku. Możecie sobie tutaj w ogóle kawkę zrobić, prawda? No super, no, lepiej się po prostu nie da. A tutaj macie ceny, gdybyście kiedyś tutaj wpadli i chcieli sobie kawkę wypić, to zapraszamy. Thank you, shukran. Zobaczcie sobie tutaj typowy, lokalny, marokański park, bym powiedział, w którym sobie możecie przejść na drugą stronę i zobaczyć kilka ciekawych rzeczy. Zobaczcie, sprzedają sobie ludzie marchewkę, pietruszkę, powiedział, sobie tu mamy mięsko, proszę bardzo, mięsko, kurczaczek, wszystko tutaj macie, warzywa, no, patrzcie ile oliwek, oliwki wszędzie, co to w ogóle jest? Hello. Hello. What is it, sir? This is papaya look this. Ah. Okay. Okay. Bomba. Bomba. Okay. Lecimy dalej. Dobra. Także naprawdę możecie zobaczyć tutaj wiele ciekawych rzeczy. Aha, my razem z wami. Hello. What's the meat? Yes, beef. 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 Okay. Halal. 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 Hadad. Halal. 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 Okay. Muslim. Muslim. Okay. Yeah. Halal. Okay. Shukran. 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 Poland. Poland. Your shop is? Pan? Your shop is? Yeah. Okay. Mesian. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Shukran. Bye-bye. I tu macie wołowinkę. Wychodzimy we śmierdzi tu koniem, chłopie strasznie. Czy kurwa, ludzie chcą zobaczyć to. No dobra. Zobaczcie, tutaj mamy kurczaki wszędzie. Dobra. Tutaj pani sobie wyciera nosek. Zobaczcie, byście chcieli sobie zjeść duży kawałek wołowiny, to tutaj macie, proszę bardzo, więcej, tak? Chytry, ale tu jest kawał wołowiny. A tutaj macie same warzywa. Powiem wam, nigdy nie byłem na takim targu. To jest mój pierwszy raz, taki typowy, bym powiedział, dziki targ. No. A tu macie co? Kiełbaski. Okay. What's the meat? Beef. Beef, okej. Okay. Tu macie kiełbaski z wołowiny tak samo. Thank you, shukran. Okej, okay, to sobie gościu sprzedaje jakieś takie lokalne, bym powiedział, figi tutaj macie. Liść bobkowy, coś takiego w każdym razie, nie? Taki, bym powiedział, market typowy dla kraju, bym powiedział, afrykański, marokański, taki bym powiedział. A tu macie przyprawy, zobaczcie sobie. Papryka. Papryki. Okej. Okay. Shukran. Nie no, super. Powiem wam, spodziewałem się, że tu będzie bardzo śmierdziało, a powiem szczerze, nie jest, nie. Po prostu to taki naturalny, dokładnie, miejsce jedzenia, taki naturalny targ. O, tutaj pan ma nogę, nogę jest prawdopodobnie krowy. Pani sobie właśnie ją chce kupić. Super, pani kupuje nogę krowy. Powiem wam, ogólnie dużo tutaj jest mięsa, bardzo dużo mięsa. Kurczak, ten, tu macie mięsko z indyka. Także jest tego dosyć sporo. A jakbyście chcieli sobie kupić, tak mówię, nóżkę z krowy, no tutaj też macie taką możliwość, prawda? O, jęzorki, jęzorki, wnętrzność, pewnie żołądki albo jakieś jelita. To są żołądki prawdopodobnie. A tu macie głowę. Okay. A tutaj macie co? Całą świnkę wiszącą do góry nogami, a może tutaj być i owca również. No. Tutaj by gościu po prostu
Nie mięsko, idzie, super. No idziemy sobie teraz dalej, a tu, patrzcie, zobaczcie sobie tutaj. Macie całą stertę głów owiec. No i co, radne nóżki owcze. Patrzą, no. Super, herbatka marokańska, pan sobie popija. Idziemy dalej. O, a tu mamy co? Ryby. Rybki, o. No i tutaj śmierdzi, jakbyście byli na takim typowym targu rybnym. No. O, tuńczyk, który, zobaczcie, nigdy nie widziałem tuńczyka na żywo, nigdy. A tu macie tuńczyk. Ale dalej nie widzisz, bo nie żyje. A tu macie tuńczyka, to zobaczcie, no. Nie? Po prostu cina. Okej, okay. to nie tuńczyk, no ale... Ale wygląda jak... Chyba, że to jest po prostu tuńczyk w języku marokańskim, tak naprawdę nie wiemy, tak? Wygląda to na tuńczyka, mięso z tuny. Czeka, jeszcze chytry. Pierdolisz. Zobaczcie tutaj karpie. Zobaczcie, jak wcześniej. Pan ośmiornica jest. Jakbyście chcieli ośmiornicę, proszę bardzo, też można ją kupić. Pewnie wielu osobom nie podoba się ten fakt, że sobie tak kręcimy, ale wiecie co? Mamy to w dupie. Dobra, wychodzimy. A, chyt trochę przesadza. Wychodzimy z tego targu na główną drogę. Na głównej drodze też macie przyprawy. Proszę bardzo, jest tego naprawdę sporo. Super, naprawdę. A tu macie lokalny sklepik z kawką również. A zobaczcie na tych panów. Hello, szukran. A tu macie panów, którzy mają takie tradycyjne stroje, o których nam mówił nasz kierowca, tak? Okej, idziemy dalej. No i oczywiście znowu macie przyprawy, wszędzie przyprawy, tu macie też przyprawy, także wszędzie tego jest sporo. Tu macie gościa, który jest, tu jest ksiądz. Oni mają karnawał, przebierają się za księży i za opatów chyba. Który zbiera pieniążki na drodze, u nas zbierają pieniądze po kolędzie w domach, a tutaj zbierają na drodze. Zobaczcie, w jaki ciekawy sposób są tutaj prezentowane buty, które będziecie sobie kupić, na sznurkach wiszą. Tu macie taki bardzo mały sklepik z podstawowymi artykułami, jak świerki kątowe, pętarki. Możecie sobie kupić na zasłony takie drążki, WD-40, klameczki, uchwyty. Się nas pan pyta, gdzie idziemy. Mówię, że idziemy sobie do portu, tak? Thank you very much. You're welcome. Szukran. I'll go to that. Dawaj. Tutaj macie znowu przyprawy lokalne. Gdzie są takie młynki, do których ludzie sobie tutaj wrzucają produkty i wychodzi co? Po prostu przyprawa. Gówno. A tu macie cały sklepik właśnie z tymi lokalnymi przyprawami. Imbir pozdrawiam. Okej. Thank you. Dziękuję, thank you, szukran. No, jeżeli ktoś do was podchodzi, żeby od was coś po prostu wyłudzić, wyżebrać, no to wiecie, o co się rozchodzi. Nie można uczyć ludzi takiego czegoś, tak? Więc dokładnie. A tu macie gigantyczne truskawki. Zobaczcie, to jest moja ręka. Truskawka. Petarda. Chytry jest pizda. Ogólnie ja tu chodzę, a on kurwa już chce uciekać, kurde, gdzieś tam. Ja sobie lubię pogadać z lokalnymi ludźmi, dowiedzieć się kilka fajnych rzeczy, a nie, że od razu fuj, minima. O, babka. Chcecie sobie kupić babkę? Taką typową polską babkę? Zapraszamy. O, to jest to. To jest to, co jedliśmy dzisiaj, przepraszam, wczoraj u naszego gospodarza. Ten rodzaj chyba, bo ten jest ciemniejszy jakiś. Bo to jest z ciemnego stolca, a to jest jasnego. Kupilibyśmy, ale nie mamy kasy. Nie mamy kasy. Czy w ogóle my nie mamy żadnej kasy? Tak, bo my mamy tylko i wyłącznie euracze, a tutaj trzeba płacić w tych ich pieniążkach, więc... A nic żeśmy nie wymienili, także idziemy dalej. To tutaj jest w ogóle. A następny taki sklepik bym powiedział z takimi drobnymi rzeczami. Proszę bardzo. O, następny jest tutaj sen. No, mówię, że chciał go schwycić za jaja, ale chytry się nie dał, nie? Ciekawe powiem wam szczerze, bo to jest dużo takich
O, tu się kupuje jaja na sztuki, na przykład macie jajeczka na sztuki. Tutaj pan sprzedaje jakiś, nie wiem, jakąś sałatę, skóry, o. A tu macie taki lokalny sklepik ze skórami. Możecie sobie kupić wyroby skórzane. I możecie sobie wziąć tak, kupić torbę. Proszę bardzo. Torbę, jedną, drugą. Tu macie w ogóle skórę, pewnie z krowy albo z czegoś, prawda? Tutaj sobie pan siedzi. Hello, szukran, szukran. A tutaj sobie pan siedzi po prostu i sobie to wszystko robi. Do you make everything? Okay. Oh. It's my factory. Oh, your factory. I am artist. Okay, you're artist. Ten pan jest artystą właśnie. Okay, zobaczmy, zobaczmy. Okay. I tutaj macie, zobaczcie. Właśnie to miejsce, pan mi tutaj pozwoli zajrzeć. Hello, szukran. Good morning, good morning. I tutaj właśnie pan pokazuje. Tutaj sobie właśnie produkują różnego rodzaju rzeczy, tak? Torebki, nie torebki, prawda, ze skór. Super, mega fajna sprawa. Thank you, szukran, thank you, szukramce, thank you. Dobra, idziemy dalej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Okej. Kolega ma tutaj 20 zł, widziałem. Dzień dobry. Cheese? Ser. Ser, okej. Okej, dobra, idziemy z panem, może nam tutaj coś pokażę. Dziękuję, proszę, cześć. Cześć, jak się masz? Jak się masz, okej. Okay. Okej, good. Widzicie? No, nawet tutaj pan po polsku mówi, umie coś mówić, więc jest super. Bo macie kurczaki i to... Jest to hamam, czurki bez hamam, do women, sauna. Okej, sauna. Okej, tu macie... There you go, there you go. Tu macie miejsce, w którym kobiety mogą sobie pójść na saunę. Na co? Arabic sauna. Czyli ta sauna jest tak w Gruzji. Ona jest opalana drzewem. Marcin. Okej. Dobra, idziemy tutaj z panem. Pokażę nam ten market, który jest tylko 3 razy w tygodniu. Dodatkowo w związku z tym, że jest 3 razy w tygodniu, to ludzie tam, którzy sprzedają te rzeczy, oni przyjeżdżają z daleka, sprzedają sery z typowo górskich, bym powiedział, wiosek, tak? Cheese, okej. Okay. Cheese. Macie serek, proszę bardzo. Because if you don't buy the cheese today, you don't buy something fresh. Okej. Okay. Yeah. Czyli ten ser, który tutaj macie, jest świeży, więc dokładnie tylko i wyłącznie w tym miejscu 3 razy w tygodniu, tak? Okej. Okay. Okay. No jest to, powiem troszeczkę mało miejsca. W takim małym miejscu przyciskają się takimi wózkami. Pani sobie tu jakieś bym powiedział. This is the square of the Medina. This is the drinking with the tea. Okay. All the plants are drinking with the tea. Fertigation for the tea. Okay. The mint. Czyli macie tutaj do herbatki, prawda? All the material we drink with the tea. Okay. Everybody they have the name. There is Shiva, there's the menta, there's the maybe if you want, if you don't mind, in my family to buy some. Oh no, I'm sorry, we don't have time for that, you know. We have to go. Pan nam tutaj chce pokazać, czy przedstawić swoją rodzinę, no ale tak naprawdę nie mamy za bardzo czasu, bo już musimy iść na prom, tak? Więc tak naprawdę oparami bym powiedział, okej, okay, it's a shop. Yeah. Zobaczcie, tu jest sklep. From here to the port, only 2 minutes. Okej, okay, 2 minutes. I tutaj sprzedają takie, bym powiedział, typowe takie marokańskie wyroby. Idź. Macie dywan. Okay. Is that your family? Yeah, it's family. Okay. You make it all the machine, make it okay. Dress. Okay. Yes. This is nice history. Okay. Scar. I tutaj macie taką maszynę, którą tą właśnie maszyną robi się dywany, nie dywany różnego rodzaju. Now what your favorite color here? I don't have a favorite color. Yeah, make you good for take the picture. Take the hat off. Dobra, tutaj pan chce mi coś założyć, pewnie chce to od nas coś wydębić, no ale to okej. Okay. A tu macie te ubiory, patrzcie, zobaczcie, to są te ubiory. To jest dżilawa. Dżilawa. Mini dżilawa. Mini dżilawa. No i tutaj pan właśnie chce coś mi założyć na szyję, po to tylko i wyłącznie, żeby ode mnie coś wydębić. No, okej, okay, zobacz. Chytry. Będę musiał to kupić. Zobaczcie.
Look, it's easy. Easy to do. Tak się robi miejską chustę. Tak się robi miejską chustę. I chusty. Look at the river, Morocco. Okay. Anna, my friend. Okej, okay. Zobaczcie, proszę bardzo. I teraz mam wyprawę z petardą w wersji red. Okej, okay. No to mamy to. Sahara, with the wind. Mm-hmm. With the wind, making like to macie, jak macie jakiś wiatr na Saharze. W każdym razie bierzemy dwie. If you give us a good deal, we buy two. Well, because you are the first custom here. Mm-hmm. First custom, because the Muslim, you don't have the fixed price. Mm-hmm. You make negotiation. Okay, how much is this? So for Asia. Hello. Salam alaikum. Salam alaikum. I tutaj macie, zobaczcie, wyroby, dywany. To tak naprawdę nikt tego nie widzi, bo to jest w takiej alejce z boku. Myślą, że jesteśmy głupikcom na zopierdolić kasy, no ale tak to generalnie wygląda, jest? Where are you from? Poland. Poland. Jak wyglądam? Powiedzcie mi. Dobrze? Też mi się tak wydaje. Zaraz Chytry będzie miał taką samą chustę jak ja. Zobaczcie, teraz Chytry ma to właśnie dokładnie to samo robione co ja. Tylko ten pan tutaj jest ekspertem do future, nakładania no. tego. A ten drugi pan, no, on po prostu się mówi, że się uczy. A on umie to po prostu idealnie zrobić. Ten? Dobra, obróćcie. Patrzmy. A, teraz to. Okej, okay. No i teraz wyglądasz jak typowy szejk. Petarda. On the Sahara. This yeah. And this one. To this. On the side, okay. W każdym razie powiedzieliśmy, yeah. jaką cenę mamy, a oni powiedzieli, że 25 za dwie, więc no nie stać nas za to. Musimy wynegocjować lepszą cenę. No, mamy. Nie ma takiej opcji. Nie ma kasy po prostu, żeby to zapłacić, nie? Okay, so, what's the best price? Because that's too much for us. We don't have that much money. Excuse me. You ask for a price, we say the price. Excuse me, this is same, look here. This is 2 meters. Okay. Not just now, not China, soft like silk. I know, cotton. We can pay maximum 10 euro for two. We don't have money. No, no, take your money, no. We don't make a rich brother. I know, but we don't have any money. You don't have money? Well, very, very little money now. So we've got two more days mam in Spain. Dzisiaj. We have to calculate it, it's not easy. Hello, smash. How much here? Wait a second, we have not too much. And 15 euro for two. That's what we can do. Excuse me, I tell you 25 for one. You say 15 for one? Yeah. Whoa, no chance. No, no chance. No chance, brother. No. Dobra, w każdym razie, no nie możemy tego kupić, ponieważ 25 za jedną nie ma takiej możliwości. We can afford it, unfortunately. Excuse me, brother. We can't. Dobra. Zostawiamy te nasze... It will be too much expensive for too much. Us. Not expensive. Yes. I'm sorry, we cannot pay 25 euro. 20 for two. For two. Yeah? Okay. No widzisz. Thank you, shukran, shukran. Thank you. Thank you, shukran. Shukran. Thank you. Thank you, shukran. Thank you. Bye bye. Dobra, idziemy już. Chcieli nas wydymać, ale nie daliśmy się. Widzicie, daliśmy 10, każdy 10 do widzenia. Oni chcieli 25 za sztukę. Okej. Okay. Okej. Okay. Thank you. Thank you, shukran. Thank you, shukran. W każdym razie Skaf. Fabryk. Skaf. Okej. Have a look. Okay. We are going to the ferry. Thank you. Russia? No, Poland. Polska, Polska. Polska, yes. Dobra, w każdym razie, jak widzicie, chcieliśmy kupić te i kupiliśmy w końcu, ale normalnie chcieli za nią 25 za sztukę. Ja już wiedziałem z góry, że nie ma fizycznej możliwości, abym się na to zgodził. Więc mówię dychę, okej, okay, jako pamiątka możemy ale sobie słuchaj, wziąć, tak? Tak myślę, 25 euro to jest ile? 100 zł. To jest stuwa. Nie ma opcji. To jest mega dobry materiał. Faktycznie pokazał ten dobry materiał, duży materiał, a nie w Polsce taką chusteczkę zwykłą kupisz sobie za 20-30 zł. A to masz marokańską chustę. Raz, dwa. Gościu cię wziął do siebie. Opowiedział. Pokazał ci, jak to się wiąże. Co jest z tym związane? Pokazał ci stary maszyna, powiedział ci historię, my z tym nie wyjdziemy. To nie jest tam. Okej, nie ma znaczenia w każdym razie, ale udało nam się kupić było. Całe emocje. Fajnie. Trochę było obsrane, ja oczywiście miałem. Radochę jak. Bawiłem się jak nic. Od początku wiadomo było, z czym to jest związane. Dokładnie. Gostek nas zagaduje. No, wiadomo. Gostek nas tam. I tak, daj mi. Dokładnie. Daj mi te 5 euro, nie? Daj mi te 5 euro. Dokładnie, nie? Więc wiadomo było z góry, że będą chcieli nas wykorzystać pieniężnie, ale nie daliśmy się w ogóle i tyle. Powiem wam, to jest ciekawe, bo tak, chodzimy tym starym miastem i tak naprawdę nie wiemy, gdzie tu się wychodzi.
Ale to jest właśnie ciekawe, bo takie właśnie miejsca. O, właśnie tu macie lokalnego barbera. Hello, szukran. O, local barbershop, yeah? Hello. Zobaczcie, proszę bardzo. Szukran. Gracias. Thank you, szukran. Polska. Polska, Poland. Dobra, idziemy teraz już do ferry. Ferry, there? Ok, thank you. Dobra, idziemy do. No, tak naprawdę nie wiem, co ja do niego mówię teraz. Chodziło mi to, czy idziemy do, na prom. Wyrwaliśmy się ze szponów tych hien, które chciały nas orypać z kasy. Ale tak naprawdę jesteśmy już przy porcie. Port dokładnie jest przed nami, więc idziemy i widzimy się już prawdopodobnie po hiszpańskiej stronie, bo nie ma co tu nagrywać więcej. Także bądźcie z nami, jeżeli wam się podobało to, co teraz przeżyliśmy z tymi tragarzami, na tym targu i tak dalej, to pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, lajka pod filmem i komentarz, bo to nam naprawdę pomoże w rozwoju. A jeżeli podoba wam się naprawdę tak bardzo, co robimy, a chcielibyście nas wesprzeć, to zapraszamy na Patronite'a, będziemy wdzięczni. Szukran. Szukran. Okej. Okay. Szukran. Jesteśmy tutaj, na tej głównej drodze przy miejscu, gdzie odchodzą promy i zdecydowaliśmy się, że zjemy sobie lokalnego hamburgera w zestawie za 49 tych dirhamów, czyli jakieś 5 euro każdy. Więc frytki, cola i burger. A tak wygląda dokładnie to miejsce, w którym będziemy go spożywać. Co prawda jeszcze nie jest otwarty, więc musimy zabrać go ze sobą i możemy tutaj jeść, jak nam pan powiedział przynajmniej. Więc odbierzemy, idziemy sobie na ławeczkę, zjemy, ciśniemy na prom. Wzięliśmy sobie tego hamburgera na wynos razem z frytkami. Fryteczki, powiem wam szczerze, że są bardzo smaczne, tak? Niespotykany smak, nie spotkałem się z takimi frytkami u nas. Zobaczcie, jak wygląda hamburger. Taniutki, nie jakieś gówno. Proszę bardzo, naprawdę bardzo smaczny. Widziałem, jak ten pan go przygotowywał. Bomba. Moi drodzy, właśnie wypływamy teraz z Maroka, więc na zakończenie szukran. Szukran. Widzimy się już po hiszpańskiej stronie. Yo. Jesteśmy przy naszej następnej destynacji, a gdzieś w miejscu, gdzie Alora, czy co to jest w ogóle? No, Alora. Alora, ale zobaczcie, jaką mamy pogodę. Mamy w ogóle dla was taką ciekawostkę, bo zorganizowaliśmy, tak jak mówiliśmy wcześniej, degustację piwa. Pozwól, że sobie otworzę tak samo jak ty. O, wyjdź. Pewien profesjonalizm. O, Heineken może być. Widzę, że tutaj filtry to już ma pańkę. Nie za bardzo chcę więcej pić. W każdym razie po tej degustacji piwka pomyśleliśmy, że zabierzemy was do lokalnego miasteczka. I on chce zamówić dwa szoty. Ale w związku z tym, że ja już mam dosyć wielką bańkę, to ciężko byłoby odmówić. Odmówić. O cholera jasna. Dotarliśmy do tego miejsca docelowego. Samochodziki zaparkowaliśmy dokładnie tutaj na dole, w sensie samochodzi zaparkowaliśmy tutaj na dole. Tutaj z tego miejsca macie jeszcze jakieś 400 km do początku trasy tego Camito del Rey. Zobaczcie sobie tutaj, to jest takie jeziorko, z którego woda spływa na dół, powodując taki wodospadzik. Zobaczcie, jaka tu jest dziura. Petarda, ale ilość ludzi po prostu jest masakryczna. Zobaczcie, pod wami tutaj nie ma nic. Tylko i wyłącznie wy i kawałek metalu spadacie w dół. Zobaczcie sobie sami. Petarda. No one never saw the way that you look, now is all I know. Yeah, is all I know.